program Po Godzinach. Kinga Kuczek, witam i zapraszam. A dzisiaj naszym gościem jest pan Adam Stec, pszczelarz z Wodzisławia Śląskiego. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, panie Kingo. Witam państwa. Dzień dobry. Panie Adamie, na początek pytanie. Pszczelarz to zawód, czy to pasja? To zależy, jak do tego podejdziemy. Są ludzie, którzy żyją z pszczelarstwa. Z reguły to są pszczelarze, którzy posiadają powyżej 80 rodzin pszczelich. Ale są i pasjonaci, którzy podchodzą do pszczelarstwa hobbystycznie. A można powiedzieć, że to i jedno, i drugie? Można tak rzec. Ile trzeba mieć rodzin pszczelarskich, żeby móc śmiało powiedzieć, że tylko z tego mogę się utrzymać? Mogę zarobić na chleb, na codzienne życie? W dobie dzisiejszych kosztów związanych z pszczelarstwem, to tam jest, chodzi o leki, zakup karmy dla pszczół, no, zakup nowych uli, to myślę, że w granicach 200 rodzin można się uważać za pszczelarza, który utrzyma się po prostu na rynku tylko z pszczół. Mm-hmm. Pan pszczelarstwem zajmuje się zaledwie od 4 lat, ale już tych rodzin pszczelich ma całkiem sporo. Proszę trochę o tych rodzinach pszczelich powiedzieć. Ja tutaj mam na myśli z jednej strony i pana małżonkę i córkę, które gdzieś też tam związane z pszczołami są, a z drugiej strony już te stricte rodziny pszczelarskie, czyli pisać trochę, co tam u pana na pasiece można spotkać, ile tych rodzin tam jest. Jestem posiadaczem 72 rodzin pszczelich. Rodzina bardzo mi pomaga, szczególnie jeżeli przychodzi okres miodobrania, bo to jest najbardziej taka intensywna i ciężka praca, jeżeli chodzi o pszczelarstwo, a tak w zasadzie to pracuję na pasiece, jeżeli chodzi o przeglądy tych rodzin pszczelich, o leczenie, o rozmnażanie chów matek, to pomaga mi córka Wiktoria. Dużo pan ma tych rodzin pszczelich? No 72 rodziny. Dużo jest przy tym roboty, jakby pan tak opisał dzień z życia pszczelarza, bo ja rozumiem, że tam trzeba, nie wiem, kilka razy dziennie zajrzeć, zobaczyć. Jak to wygląda od tej kuchni? Pani tak, no pracy przy pasiece jest bardzo dużo. No cały czas musimy zbijać ramki, wtapiać węzy, mówię o sezonie, przeglądać rodziny przynajmniej raz na 10 dni. Pszczoła lubi spokój, dlatego te przeglądy są na tyle rzadko robione, żeby po prostu nie burzyć tego porządku, który ta pszczoła sobie buduje w tym ulu. Jak to się u pana zaczęło z tym pszczelarstwem? To jakaś tradycja rodzinna? Powiem tak, w mojej rodzinie pszczelarzem był mój pradziadek, ale nie miałem okazji go poznać, bo zmarł po prostu przed moimi narodzinami. Ale do samego pszczelarstwa namówił mnie mój kolega z pracy, który notabene też jest pszczelarzem, Marek Łyczko, i posiada swoją pasiekę w Krzyszkowicach. No i za jego namową po prostu rozpocząłem swoją przygodę z pszczołami. Bardzo w tej przygodzie pomogli mi koledzy z mojego rodzimego koła w Gorzycach, panie i panowie z tamtejszego koła. Pierwsze rodziny otrzymałem od nich. Panie Adamie, być może państwo się dziwią, dlaczego w ostatnim czasie tak dużo się mówi o tych pszczołach. Ja mam takie wrażenie, że zapoczątkował to Radlin. To znaczy tam tak dosyć odważnie zorganizowano pierwszy jarmark pszczeli. I tutaj frekwencja, myślę, że pan się ze mną zgodzi, zaskoczyła samych organizatorów. Później Radlin poszedł za ciosem, powstały w mieście kolejne hotele zapylające dla owadów. Takie hotele już dzisiaj są i w Radlinie, i w Rybniku, i w Wodzisławiu Śląskim. No i właśnie, kiedyś to jak się mówiło o pszczołach, to tak zazwyczaj w kontekście pszczółki Maji. A tutaj poważny jest problem, bo jeśli tych pszczół zabraknie, to konsekwencje będą ogromne. Proszę powiedzieć, jakie? Dlaczego ta pszczoła jest tak ważna? Pszczoła jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o gospodarkę człowieka, ponieważ 75% produktów, które spożywamy na naszych talerzach, no, pochodzi od zapylaczy, czyli są to obcopylne rośliny. Teraz tak, miasto Radlin podeszło do tego naprawdę bardzo profesjonalnie i w sposób rzetelny, co mogę powiedzieć, bo oni nie tylko, że chcą walczyć o samą pszczołę jako zapylacza, ale chcą budować na przyszłość jakieś miejsca, które by były pożytkami dla tych pszczół. Mowa tu nie tylko o pszczole miodnej, ale głównie o zapylaczach dzikich, czyli tam czmielach, trzmielcach, o dzikich pszczołach samotnicach, głównie tam miastu Radlin chodzi o miesierki i murarkę ogrodową. Jarmark bardzo udany, co mogę powiedzieć. No, frekwencja dopisała,
A brakło miodu. Brakło miodu, dokładnie. A co mogę powiedzieć o tych hotelach dla owadów? No pierwszorzędny projekt. Chwała urzędnikom Radlina za ten pomysł i jego realizację. No hotele już są zasiedlone na dzień dzisiejszy, bo pomagam państwu z Radlina merytorycznie, jeżeli chodzi tam o jakieś informacje, jak budować te hotele, jak zasiedlać te domki, żeby po prostu ta populacja owadów już z wiosny startowała ze swoim rozwojem. Pomaga pan merytorycznie, ale też od strony edukacyjnej. Mam tutaj na myśli to, że odwiedza pan najmłodszych mieszkańców, między innymi Radlina i co nieco o tych pszczołach mówi. Jest tak, że już od tych najmłodszych Kowalskich trzeba zaczynać i uświadamiać im? Powiem tak, miałem okazję i chwała za to miastu i oświecie uczestniczyć w szkoleniu dzieci od klas 1 do 3 w trzech szkołach podstawowych, które mieszczą się właśnie w mieście Radlin, również w mojej rodzimej szkole numer 4. Dzieci są bardzo chłonne na wiedzę i dzieci mają w sobie wrodzoną taką czułość. Później z człowiekiem dorosłym to jest różnie. Mówi pan o czułości, a tak sobie myślę, że jeśli słyszymy słowo pszczoła, to tutaj o czułości nie ma mowy. Pewnie dlatego, że często ludzie mylą pszczołę z osą. Skąd się biorą te pomyłki właśnie mylenia jednego owada z drugim? Powiem tak, pszczoły też żądlą, bo pszczoły społeczne to jest między innymi pszczoła miodna, która posiada swoją rodzinę, swój dom, czyli ul, czy tam barć, żądli, bo ona broni tego gniazda. Ale z kolei pszczoły samotnice, przykładem jest murarka ogrodowa, jest pszczołą, która nie posiada swojego ula i ona nie ma zachowań obronnych po prostu, nie żądli. Czyli ja rozumiem, że jeśli gdzieś na ulicy spotkamy pszczołę, to bez obaw ona nam niczego nie zrobi. Tak, nie zrobi. Dobrze. Panie Adamie, skoro pszczoła, no to i miód. Do jakiegokolwiek byśmy marketu nie weszli, to tych miodów tam jest sporo. Na różnego typu jarmarków również pszczelarze się wystawiają, ale nie zawsze jest to miód prawdziwy. Jak rozpoznać, który miód jest dobry, który miód jest z prawdziwej, porządnej pasieki, a który nie? Przede wszystkim polecam kupować ten miód u własnego lokalnego pszczelarza. Nie wierzę w to, żeby bawił się w jakieś zakłamania miodu. Po prostu ten pszczelarz będzie dbał o własną renomę. Jeżeli klient się raz zrazi u niego, to po prostu już nie będzie u niego kupował, a plotka pójdzie, że pszczelarz ma po prostu miód zakłamany, który jest, załóżmy, jakąś mieszaniną cukrów czy tam. A jak rozpoznać, że ten miód nie jest dobry? No przede wszystkim naturalny miód krystalizuje. To jest jego naturalna tendencja. W zależności później od zawartości cukrów, które tam wchodzą w skład tego miodu, na przykład miód gryczany może krystalizować w tydzień, bo jego zawartość glukozy jest stosunkowo wysoka, a miód akacjowy może krystalizować nawet 2 lata, ponieważ przewagą cukrów prostych, które uczestniczą w tym miodzie, jest fruktoza. Miodów jest naprawdę sporo. Który jest najlepszy? Można powiedzieć, który jest najlepszy, bo wiadomo, każdy działa na coś innego, ale jakiś najsmaczniejszy, taki, który ma najwięcej tych właściwości, wartości? Powiem pani tak, ile miodów, tylu miłośników. Dla mnie osobiście najsmaczniejszym miodem jest miód rzepakowy. Należy do miodów wiosennych, jest to miód jasny, właśnie szybko krystalizuje. Miody ciemne z reguły są miodami bardziej intensywnymi smakowo i zapachowo. Mowa tutaj o miodach spadziowych, miodzie wrzosowym, miodzie gryczanym, który jest, twierdzą naukowcy, że nawet pomaga, jeżeli chodzi o schorzenia onkologiczne. Na przeziębienie jaki miód najlepszy będzie? Lipowy polecam. Lipowy, tak? Czyli jak kaszel, katar, to oczywiście tylko lipowy. Z jednej strony miody, ale z drugiej strony jest na przykład propolis. Niewiele osób wie, że on ma fantastyczne działanie zdrowotne. Gdyby pan powiedział tak w skrócie, jak się ten propolis produkuje, wytwarza i na co on działa? Propolis pszczoła pozyskuje z substancji balsamicznych, które wytwarza drzewo, by zabezpieczyć swoje pąki przed inwazją grzybów, bakterii i różnego rodzaju chorób. Pszczoła, pozyskując ten propolis, przeżuwa go, doprowadza do temperatury, gdy jest on elastyczny. No i wylepia nim swoje jakieś szpary w ulach. Po prostu powoduje, że ten ul jest sterylny i wolny od po prostu jakichś bakteryjnych zmian, chorób grzybiczych.
Czyli na co między innymi ten propolis można stosować? Na co? Propolis można stosować na trudno gojące się rany, po oparzeniach w szczególności, w formie maści. Można stosować w formie nalewek doustnie, przez tam zakraplanie na cukier, bądź tam do herbaty. Czyli zastosowań wiele, już tak zupełnie na koniec. Kiedy lubimy słodką herbatę, to lepiej cukier czy lepiej miód? Polecam miód, tylko miód, miodem słodzimy tą herbatę, gdy jej temperatura spadnie poniżej 40 stopni, bo w wysokich temperaturach miód staje się zwykłym cukrem, bo traci własności enzymatyczne. No właśnie, to jest chyba najczęściej popełniany błąd, bo jeszcze babcie, mamy mówią tak, że jak jesteś chory, napij się gorącej herbaty z miodem, czyli tak nie robimy. Nie robimy tak. Panie Adamie, dziękuję serdecznie za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję. Naszym gościem był Adam Stec, pszczelarz z Włodzisławia Śląskiego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.